Kolejne wspaniałe spotkanie Pana Jezusa Chrystusa z ludźmi, którzy z tego spotkania wynieśli wiele korzyści, jest w sytuacji, gdy Pan Jezus wywiódł uczniów aż do Betanii. Mamy to opisane w Ewangelii Łukasza 24 rozdział 50 do 53 wersetu. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. Tak, Pan Jezus miał błogosławiące ręce. Podczas ostatniego spotkania Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi uczniami na tej ziemi za pomocą Jego trzech krótkich wypowiedzi przedstawione zostały trzy wielkie moralne cechy charakteru chrześcijan. Po pierwsze, wyprowadził ich. Miasto Jerozolima zostało przez Boga najbardziej pobłogosławione. Teraz jednak było w swoim największym moralnym upadku. To miasto ukrzyżowało swojego Mesjasza. Nasz Zbawiciel cierpiał poza bramą, jest to napisane w liście do Hebrajczyków 13:12. To miejsce jest miejscem wstydu i hańby. Jest miejscem poza obozem, na którym musiał zostać osądzony grzech. I widzimy w 3 Mojżeszowej 4:12, tam nasz Pan został uczyniony grzechem, poniósł i zgładził nasze grzechy. Następnie, jako zmartwychwstały, Pan Jezus Chrystus wyprowadził swoich uczniów z Jerozolimy, pokazując tym samym, że są oni obcymi w tym mieście. Czytamy w liście do Hebrajczyków 13:13. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Jest to miejsce poza oficjalną ludzką religią, Jerozolima, oraz jakąkolwiek ludzką organizacją, obóz. Na tym miejscu musi grzech zostać osądzony poprzez samoosądzenie i przez zgromadzenie. Na nim znosimy hańbę Chrystusa. Przebywanie u Jego boku i odczuwanie Jego obecności jest o wiele więcej warte niż wszelka chwała tego świata. I gdy Pan Jezus ich pobłogosławił, rozstał się z nimi, widzimy, że Pan Jezus Chrystus opuszcza tę ziemię i błogosławiąc swoich wstępuje do nieba. Jego błogosławieństwo otrzymuje niebiański charakter, a sami wierzący stają się niebiańscy. Jaki jest niebiański człowiek, tacy są i niebiańscy ludzie. Tak mówi pierwszy list do Koryntian 15 rozdział. Niebiańskie błogosławieństwo ma dwa znaczenia. Otrzymujemy niebiańskie stanowisko, ponieważ Jezus Chrystus jest teraz uwielbiony w niebie. My, jako odkupieni, już teraz jesteśmy z Nim w okręgach niebiańskich. Poprzez Chrystusa, który jest umiłowany przez Ojca, stoimy przed Bogiem w Jego czystości, piękności i doskonałości, przez Jego wniebowstąpienie, Jego Ojciec stał się naszym Ojcem, a Jego Bóg naszym Bogiem. Jest to Jego wspaniała łaska, która nas postawiła na tak wysokim chrześcijańskim stanowisku. Jako uczestnicy niebiańskiego powołania jesteśmy kapłaństwem świętym. Tak Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba z własną krwią. Hebrajczyków 9:12 nam o tym mówi. Dzięki temu otworzył nam drogę do miejsca świętego, czyli do przybytku, tak, że jako kapłani mamy dostęp do nieba przez Niego, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. O każdym czasie, zarówno w dobrych, jak i w
ciężkich chwilach możemy chwalić się, możemy chwalić, nie się, tylko możemy chwalić i sławić Boga. O każdym czasie, zarówno w dobrych, jak i w ciężkich chwilach. Możemy chwalić, wielbić, sławić Boga. Jest to wielki przywilej i niepojęta łaska. Wiemy też, że Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba. I z tego faktu, że Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, aby stać się tam centrum tęsknot i myśli wszystkich wierzących, którzy na tej ziemi są tylko przechodniami, bo nie mamy tu miejsca trwałego, nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Ani ziemia, ani świat, który ukrzyżował Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, nie może stać się dla nas, narodu niebiańskiego, miastem trwałym. Żyjemy w świecie, który odrzucił Zbawiciela. Tak jak kiedyś odrzuciło go ziemskie Jeruzalem, lecz my spoglądamy w górę na miasto Boga żywego, na Jeruzalem niebiańskie. Wiemy, że tam jest nasz Pan Jezus Chrystus. On przyjdzie znowu i zabierze nas do siebie, do nieba. Jego przyjście może mieć miejsce jeszcze dzisiaj, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Jako pielgrzymi nie bądźmy, idąc przed siebie bez celu, ale wielkim i szybkim działaniem, wielkimi i szybkimi krokami wychodzimy naprzeciw naszemu niebiańskiemu celowi. Łaskawy Pan Jezus Chrystus prowadzi nas przez ten ciemny świat. Pan Jezus Chrystus wskazuje nam drogę, ścieżki, do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła, jak mówi Hioba księga w 28 rozdziale, 7 werset. W jego błogosławiących rękach i z jego pokojem idziemy bezpieczni zarówno przez jasne, jak i ciemne dni. Pomimo, że nie jest on dla nas widoczny, kłaniamy się przed nim, znosimy dla niego pieśni pochwalne i z wielką radością w sercach zwiastujemy innym wspaniałość naszego Pana.